waiting for your love. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 I'm waiting for your love. Owoce. Ma pan jeszcze ostatnie 5 minut, potem panu dziękuję i doniosę do dzika. Na pełni wnet ożywił kniej. Pan nie sprzedaje żadnych owoców, proszę pana. Na pełni wnet ożywił kniej dobrowy, ja bym czarny nie puścił i rozpoczął głowy. Dobrowy. Proszę pana, ja panu naprawdę dziękuję. Ja naprawdę panu dziękuję serdecznie. Jeśli pan chce zostać aktorem, to jest ciężka praca. To trzeba dużo włożyć w to po prostu zaangażowania. Niech pan przestanie się wygłupić na tej nodze. Kto panu kazał tak stać, proszę pana? Niech pan opuści tą rękę. No. Pan się zachowuje jak jakieś, nie wiem. No. A państwo co tak się śmiejecie? No Boże kochany, czy to naprawdę państwa bawi? Czy naprawdę państwo tak bardzo bawi to, że ten człowiek się męczy na scenie? Dzwoniłeś do mnie? Przysięgasz? Posłuchaj, koło 11 zadzwonił do mnie mężczyzna. Wydawało mi się, że jego głos brzmiał podobnie do twojego. Myślałam, że to ty. Powiedziałeś, że mamy okazję zarobić trochę pieniędzy. Tak, mogłabym ci pożyczyć, było mi z tobą tak cudownie. Naprawdę cię polubiłam. Więc powiedziałam, że możesz przyjechać po pieniądze, ale ty powiedziałeś, że mam iść do zachodniej części Central Parku, usiąść na huśtawce i czekać. Powiedziałeś, że masz nadzieję, że zrobię to dla ciebie. O Boże, ale byłam tak podekscytowana. Wzięłam pieniądze i poszłam. Myślałam, że to ty. Ten mężczyzna wyłonił się z ciemności, już wiedziałam, że coś złego się święci. Kiedy podszedł bliżej, dałam mu pieniądze, ale on pchnął mnie tak, że upadłam na kolana, opierając się rękami o ławkę. Potem mnie zerżnął. Podziękował i zostawił tak na kolana. Marzyć o tym, że jeżeli przyjdzie mój ukochany, on nie wie, że ja się w nim podkopuję, dyrektor centrali Wiktor Ziembicki, to po prostu ściągnę te rękawiczki i będziemy się kochać. Chwileczkę, muszę zadzwonić. Przepraszam, bardzo ważny telefon. Halo? Dzień dobry, tu Lila Nowak z Archiwum Państwowego. Tak, czy ja zastałam może pana dyrektora Wiktora Ziembickiego? Nie ma, dopiero, znaczy mam jeszcze raz zadzwonić. Dobrze, o której? Dobrze, dziękuję pani ślicznie, dziękuję bardzo. Sztuka kochania w 20 lat później czy wcześniej? No marzę o Wiktorze Ziembickim.
Marzę o nim. Od czasu do czasu czytam gazetę. Mamy rok 1989. Szanse na społeczną akceptację zamierzeń gospodarczych rządu. Tyle ocen, ilu oceniających. No. Dla siebie jestem największym wrogiem. Co mi po ludziach, kiedy stanę przed Bogiem? Sam relacje, Bóg wypisze rachunek i zemści się za to, że przeciągnąłem strunę. Będąc na lekkiej podróży, ujrzałem wizję straszną, jak szatan pustoszy i niszczy ogniem miasto, jak płoną kościoły i ziemia drży w posadach, jak zwierzęta skupują obok ołtarza, jak zmarli opuszczają katakomby i podziemia, by jeszcze żywych torturować w więzieniach. Więc szybko się ukryłem z resztą ludzi w kaplicy, gdy zaczął przeklinać Jezus do krzyża przybity. Sam dla siebie jestem największym wrogiem. Co mi po ludziach, kiedy stanę przed Bogiem? Sam relacje, bo wypiszę rachunek i zemści się za to, że przeciągnąłem strunę. Pędzi pastuszek do domu gąski, bo już mu w nosku zakrzepło. Pędzi pastuszek do domu gąski, a mnie tam zawsze jest ciepło. Mariolo, Mariolo, moja Tollo, idzie Tollo. Płacze pastuszek za jedną gąską, bo już gdzieś przepadła bez wieści. Płaczę za jedną, a ja nie będę, choć tyle jeszcze jest gęsi. Mariolo,